6 maja wspominamy błogosławionego Kazimierza Gostyńskiego, prezbitera i męczennika. Kazimierz urodził się 8 kwietnia 1884 roku w Warszawie w bardzo zamożnej rodzinie o tradycjach ziemiańskich. Jego ojciec walczył w powstaniu styczniowym, był jednym z założycieli Politechniki Warszawskiej i znanym przemysłowcem. Rodzice zapewnili Kazimierzowi bardzo dobre wychowanie. Wszczepili umiłowanie ojczyzny i szacunek wobec osób z tak zwanego marginesu. W wieku 20 lat Kazimierz ukończył z wyróżnieniem najlepsze warszawskie prywatne męskie gimnazjum Aleksandra Edwarda Rontalera. W tym samym roku rozpoczął naukę w seminarium duchownym w Lublinie, a po 4 latach w 1908 roku przyjął święcenie kapłańskie i został skierowany na dalsze studia w Innsbrucku. Po powrocie do Lublina powierzono mu odbudowę kościoła świętego Piotra i pracę w gimnazjum imienia Stanisława Staszica. Uczył tam języka łacińskiego. Jego też uczył w seminarium duchownym. Był wielkim społecznikiem. W 1915 roku założył męskie gimnazjum imienia Jana Hetmana Zamojskiego. Po 18 latach pracy w tej szkole został zwolniony z powodu poglądów politycznych. Podjął wtedy pracę w gimnazjum biskupim. Zapamiętano, że był bardzo wymagającym nauczycielem, ale też bardzo dobrym i utalentowanym pedagogiem. Opiekował się ponadto drużyną harcerską. Po wybuchu II wojny światowej Kazimierz nie zaprzestał działalności patriotycznej. Wiedział, że będzie aresztowany, ostrzeżono go, lecz on nie ukrywał się. 11 stycznia 1940 roku osadzono go w ciężkim więzieniu na zamku w Lublinie. Następnie po pół roku przewieziono go do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, a następnie do Dachau. Nadludzka praca, tortury i głodowe porcje jedzenia przyczyniły się do wyczerpania fizycznego. Jako niezdolny do pracy został przez Niemców zamordowany w komorze gazowej 6 maja 1942 roku. Kazimierz miał wtedy 58 lat. Został beatyfikowany 13 czerwca 1999 roku w Warszawie przez papieża Jana Pawła II w gronie 108 męczenników II wojny światowej. Módlmy się. Wszechmogący Boże, dla chwały swojego Kościoła dałeś zwycięstwo w męczeństwie błogosławionemu Kazimierzowi, który upodobnił się do Chrystusa w jego męce i śmierci. Spraw, abyśmy wstępując w ślady męczennika osiągnęli radość wieczną. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.